Wigilijny odcinek! Nareszcie jestem w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. Dojechałem po ponad 3 tygodniach podróży Royal Trip High 5. Patrzcie, jaki prezent pod choinkę. Brabus S800. 800 koni mocy i ponad 1000 Nm obrotowego. Witaj w kolejnym odcinku programu High 5! Ho, ho, ho. Merry Christmas! Dzisiaj dostałem kluczyki do Brabusa S800. Czapkę zdejmę, świętego Mikołaja. Mimo wszystko schowam ją i przedstawię wam, co to jest za świetny samochód. I jakim zaszczytem jest, że wigilijny odcinek mogę przeprowadzić właśnie z tym samochodem. Brabus S800, czyli 800 koni mocy i ponad 1000 Nm obrotowego. Patrzcie, jak to wygląda z zewnątrz, jest przepiękny. Full pakiet wizualny. Z zewnątrz ten samochód prezentuje się bajecznie. Zacznijmy od przodu. Dwa nawet, gdyby jeden to było za mało. Dwa znaczki Brabusa. Przyciemniona, co ciekawe, przyciemniona tablica rejestracyjna. To takie widzimisię właściciela, ale uważam, że to jest dobry ruch, ponieważ zobaczcie, z tej perspektywy, z przodu ten samochód jest cały czarny, z wyjątkiem blachy, więc teraz blacha jest przyciemniona. Mamy dodatki karbonowe, tego karbonu jest bardzo dużo, więc jeżeli będę powtarzał słowo karbon, to nie zjedzcie mnie. Karbonowy splitter, karbonowe dokładki zderzaka przy wlotach powietrza i tutaj dużo jest do opowiadania, chociażby na przykład znaczek Brabusa, który na grillu umieszczony w nocy podświetlono, no jakby zawsze podświetlony jest, tylko że w dzień tego nie zobaczymy. Dodatkowo tu mamy kolejne logo Brabusa. Ten samochód jest troszeczkę, można powiedzieć, już zjechany, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że właściciel, Waldemar, którego serdecznie pozdrawiam, jeden z widzów, który udostępnił mi ten samochód, za co bardzo dziękuję. Waldemar korzysta z tego auta na co dzień, to jest jego samochód na daily. I on tym autem przez niecały pół roku zrobił ponad 22 tysiące kilometrów. Obniżony jest o 2 cm, oczywiście zawieszenie można regulować, jest stopniowane. Tutaj 20-calowe felgi. Co prawda od zwykłego AMG, ponieważ to są zimówki. Jak już jesteśmy z przodu, to grzechem byłoby, żebym nie pokazał wam, co tam siedzi pod maską. Oczywiście 4-litrowe V8, ale to nie jest zwykłe 4-litrowe V8, ponieważ silnik też został zmodyfikowany przez Brabusa. Zobaczcie tylko, jak to pięknie wygląda. I co ciekawe, ten samochód oczywiście 800 koni, Brabus 800, ale ma dodatki złota. 585 próba. I zobaczcie, jak przyjrzycie się tutaj, to złoto, te kryształki złota, te takie opiłki złota wręcz w karbonie się odbijają. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć. Och, tutaj z tej perspektywy to wygląda. I na całej, totalnie całej obudowie, która jest wykonana z karbonu, wszędzie są te opiłki. Wszędzie jest to złoto, próby 585. Tutaj jeszcze plakietka od Brabusa, ona oczywiście została przerobiona, ponieważ oryginalny silnik AMG był przez jakiegoś tam Michaela robiony, a tu Brabus przez... Oj, nie doczytam. No ale tak wygląda. Oczywiście to nie jest tak, że zostały przeprowadzone tutaj tylko wizualne zmiany silnikowe. Cały management silnika został zmieniony, są większe turbiny, turbiny są hybrydowe. No jest to teraz potwór. No i tak świszczy przy jeździe, już miałem przyjemność przejechać się tym autem. Przejdźmy sobie do boku. Zobaczcie tylko na tą linię. Tutaj oczywiście znaczek 800, biturbo 800. Nie, w ogóle ta satyna, tak mi się podoba. Petarda. Jedyne co, to brakuje mi troszeczkę karbonowych progów, ale to taki kosmetyka. Zobaczcie tylko na tą linię nadwozia. Ona jest tak ładnie ścięta, idąca do samego kupra, który to kuper zakończony jest lotką karbonową oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Przy okazji zobaczcie te lampy OLED. One fajnie się gaszą. Jeżeli zamykasz auto, one tak stopniowo się gaszą do boku. Bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj wszystko, co mogło być, tak naprawdę zostało zrobione. Karbonowe dokładki, karbonowy dyfuzor idący przez całą szerokość auta, ale grubas. Stąd wygląda przepięknie. Znaczek Brabusa oczywiście. No i wydechy też brabusowskie. Tytanowe wydechy. Tu jest full, totalnie. Co mogło być, to zostało chyba zrobione. Skoro już o wydechach mowa, no to żal byłoby nie odpalić. Dlatego posłuchajmy, jak brzmi Brabus S800. To jest tryb komfort, to spokojnie, zaraz wam pokażę całość. Teraz sport. Teraz sport
sami słyszycie, on kręci się teraz tylko na wolnych obrotach, na wolnym biegu, na trybie parkingowym tylko do 4000 obrotów, no ale i tak robi robotę. Dla mnie to potężny, piękny dźwięk. Przejdźmy sobie teraz do wnętrza, chociaż tutaj nie za wiele się zmieniło, co prawda, ale niektóre elementy zasługują na szczególną uwagę. Chociażby rygiel zamka, takie elementy, no naprawdę niesamowite są takie smaczki od Brabusa. On jest bardzo mały ten rygiel, ale mam nadzieję, że ładnie go ująłem. Tutaj jak się schylimy, widzimy, że pedały zostały też zmienione. Są co prawda aluminiowe, no ale są od Brabusa. Tyle z teorii, której nie sposób było nie pominąć, a teraz to co najlepsze, to co wszyscy kochacie, to co ja kocham najbardziej. Przejażdżka. Tak to wygląda wewnątrz, w środku. Full carbon przez cały kokpit, przez cały środek. Burmester, tutaj Affalterbach logo. Tutaj macie łopatki od wewnętrznej strony, od środka, które są skórzane. To jest aluminium generalnie, ale tutaj wykończone jest skórą. Czyli zmieniając bieg, czujesz na koniuszkach palców skórę. No i przepięknie, przyspieszenie od zera. 3500! O! Przepraszam za te dźwięki, które wydaje. To nie było kontrolowane, ale trzeba było się mocno wpiąć w fotel, żeby to przyspieszenie ogarnąć. 1 600 000 złotych. Tyle kosztuje samochód razem z całym tuningiem, z całym pakietem Brabusa. Tutaj ten egzemplarz. Jakie to są pieniądze. No ale z drugiej strony za taką rozkosz, kto by nie dał. Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jeden bardzo ciekawy wykres, który właśnie trzymam w dłoni. To jest wykres z hamowni. Możecie tu zauważyć, że Brabus osiągnął 1041 N, 794 konie, ale jeszcze jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Zobaczcie, możemy tu odczytać, tu jest granica 1000 N. Brabus od 3000 obrotów mniej więcej utrzymuje w zasadzie aż do 6 cały czas 1000 N momentu obrotowego. Non stop. To się bardzo rzadko zdarza w samochodach. Teraz jesteśmy na takim fragmencie drogi, gdzie będę mógł wam pokazać przyspieszenie od zera. Ustawię się i zobaczcie, jak to odchodzi. Na mokrym. Jeszcze drugi raz to zrobię. Zobaczcie, jak z tyłu odchodzi ten samochód. Prowadziłem już S-Coupé najnowsze, tylko że tam to było S-Coupé, a nie Brabus S-Coupé. To jest różnica. Ja pierdzielę. Dobra, tak na szybko. Motylki w brzuchu, gilgotki w pępku i pot na dupie. Przy okazji zobaczcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Co tutaj mamy na zegarach? Jak widzicie, właściciel zrobił tym autem prawie 23 tysiące kilometrów. To jest bardzo dużo. Pierwszą setkę osiąga ten samochód w 3 sekundy. To jest imponujące, ale jeszcze bardziej imponujące jest to, że od 100 do 200 rozpędza się w kolejne 6 sekund. Niecałe nawet. 5-8 z tego co pamiętam. Ale tu was jeszcze bardziej zaskoczę, ponieważ od 200 do 300, potwierdzone przez właściciela, ten samochód rozpędza się w kolejne 11 sekund, a 11 sekund od 200 do 300 km na godzinę to jest przepotężny wynik. I łącznie, sumując te wszystkie czasy, od 0 do 300 km na godzinę w 20 sekund. Coś niesamowitego. Karbonowo-ceramiczna hamulce też sprawdzone. I zobaczcie, jak wygląda spalanie w tym aucie po 30 km. To jest żart. Zwróćcie też uwagę na takie smaczki jak podgrzewanie karku, nawiew na kark. Z reguły takie rzeczy zdarzają się w kabrioletach, a tutaj mamy S-klasę coupé. Wyposażone jest praktycznie na maksa, co mogło być. Nie ma takich bzdur, takich niuansów, można powiedzieć, jak na przykład licznik jest do 330 zamiast do 400 na godzinę. No tak, takie szczegóły. Skoro stoimy w korku, a ja nie mam z kim sobie porozmawiać, no to włączmy sobie masaż. Polecam wam masaż
Activating. Najfajniejszy, w Maybachu sprawdzałem. No i teraz samochód masuje Wam dolne partie, środkowe partie, górne partie, cały kręgosłup. O tak, tak mi rób. Ta generacja S-klasy Coupé to jest ostatnia żyjąca, istniejąca generacja Mercedesa klasy S w wersji dwudrzwiowej, czyli w Coupé. To jest smutne, ale prawdziwe. Niestety Mercedes rezygnuje z tego i to jest ostatni model. Właściciel też powiedział mi poza kamerami, że właśnie dlatego też głównie kupił ten samochód. Jakby jakoś tego przekonało. Chciał jeszcze Bentleya Continentala kupić, ale uznał, że jeżeli to ma być ostatnia generacja S-klasy w coupé, no to fajnie jest, żeby miał. Kawałek prostej, pedał w podłogę, hamulca 3500. Wow! To było mocne! Niesamowite przyspieszenie! Aż mi dech w piersiach zaparło. Kurde! Miałem wrażenie, że ten samochód nie wywołał we mnie takich emocji. A jednak 3 sekundy do sety i tak ładnie skleił teraz. To nie jest takie coś, że walczę o życie, prowadząc to auto. To nie jest jak w Track Hawku, że żyły mi tu podcina, dosłownie wyrywa mi tutaj w krtań. Przyjemne jest to przyspieszenie, naprawdę przyjemne. Ale jest mega fest, mocne, bardzo mocne. Wow, aż się pozytywnie się zaskoczyłem. To było coś. Te turbiny, jak słychać, mam nadzieję, że GoPro to uchwyci. Ale turbiny bardzo głośne. Styczą wręcz. Co się stało? Ja normalnie jadę, nawet hamulca nie użyłem. Ale mnie to przestraszyło. Nie lubię tego systemu, nie wiem jak to wyłączyć. Ja Wam to może inaczej zobrazuję, jak to przyspiesza. Zobaczcie, jadę ze stałą prędkością z ciężarówką. Nie no. Nie mogę jechać tym autem przecież. Nie mogę, to już jest za dużo. Alcantara na podsufitce. Pełna panorama, panoramiczny dach. Leciutko, tylko leciutkie przyspieszenie. Na trybie race większość napędu jest z tego, co pamiętam, na tył. No i ciężko jest ruszyć przy takiej mocy, przy takim momencie. No dobra, trzeci bieg. Czwarty bieg. Piąty bieg. Szósty bieg. No nie wierzę. Waldek, właściciel, powiedział: ciśnij ile możesz. W granicach wszystko rozsądku. Ale mamy teraz taką prostą, że jakbym jej nie wykorzystał, to byłby grzech. Zwolnię teraz, żeby Wam opowiedzieć, co właśnie poczułem. Jeszcze zwolnię. Wkleję się tutaj. Ręce mi się spociły w 20 sekund. To po pierwsze. Po drugie, trochę mam sucho w ustach. Budzi respekt ten samochód, naprawdę. Myślę, że jakbym teraz Wam pokazał swoją dłoń, to ona by się trzęsła. A rzadko tak mam w samochodach. Skromne przyspieszonko. Tak, takie tam. Nie no, wyrywa mocno. Naprawdę, kopara opada. Szkoda, że wy nie możecie... że nie można oddać tego, co się czuje w samochodzie. Mam nadzieję, że kiedyś technologia pozwoli na to, żebyście wy poczuli to, co ja czuję. Ciężko jest opisać słowami, jak niesamowite jest to, co w ostatnich minutach się dzieje. Naprawdę. Poezja, bajka. Naprawdę bajka. Można się teraz naprawdę zaskoczyć. Nie, ja nic nie powiem teraz.
jestem, policzki mnie bolą od uśmiechu, a jednocześnie czuję takie przerażenie. Ręce cały czas jeszcze bardziej spocone, powinienem w rękawiczkach jechać. Ja pierdzielę, i on cały czas przyspiesza. Cały czas ma taki sam dobry moment. Wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest po Lexusie LFA drugie najciekawsze auto, jakim jechałem w serii Royal Trip High Five. Naprawdę. Nie wiem, czy to nie jest drugie miejsce na podium. Świetne zakończenie wyprawy. W życiu bym nie pomyślał, naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że jakiś zwykły samochód, jakiś zwykły Mercedes w Brabusie da mi tyle frajdy. Naprawdę, patrząc na to, nie chwalę się, ale patrząc na to, iloma autami jeździłem, aż mam ciary. Jezu, ale mi wstyd teraz za to, jak ja się zachowuję. Ojejku, będę się śmiał sam z siebie w montażu na pewno. Ale takie ciary na plecach. Niesamowity samochód. Niesamowity. I to jest coś, czego... Ja nie wiem... Uspokój się, Robert. Ja nie wiem, czy w jakimkolwiek samochodzie poczułem takie... Taką ekscytację, naprawdę. Jestem sam w szoku, że jak dziecko totalnie, jakbym pierwszy raz w jakimkolwiek sportowym aucie siedział. To jest niewyobrażalne. Nie śmiejcie się, proszę, ze mnie. Tylko raczej zobaczcie, co to musi być za potwór, że takie emocje we mnie wywołał. Ja jestem spełniony, naprawdę. Dla mnie to też jest prezent pod choinkę. Piękne zakończenie Royal Tripa. Bardzo wam dziękuję za uwagę, życzę wam wesołych świąt. Dzięki wielkie, że byliście ze mną podczas całego Royal Tripa, czyli serii Daily Vlogów. Jeżeli nie obejrzeliście wszystkich, no to musicie koniecznie nadrobić, bo nawet nie wiecie, ile tracicie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zobaczyć następne filmy z takimi autami, albo jeszcze lepszymi, to subskrybujcie. Nie zapomnijcie o tym, bo to jest dla was, żebyście nie zapomnieli o następnych materiałach. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Cześć! Kalendarz adwentowy już prawie pusty. Została jedna czekoladka. Dzisiaj Wigilia. Życzę wszystkim samych radości, dużo prezentów i wszystkiego dobrego.